Dzień dobry, witam w fajnej pracowni Muffin Studio. W tym filmie omówię i pokażę, jak poprawnie przygotować i nakleić naklejkę na ścianę. Bardzo proszę, aby oglądnąć cały film, ażeby żadna informacja Państwu nie umknęła i proces naklejania przebiegł bezproblemowo i przyjemnie. Zaprezentowany sposób jest uniwersalny i dotyczy w zasadzie każdej naklejki z papierem transportowej, niezależnie od jej wielkości. Co potrzebujemy? Potrzebujemy nożyczki, miękką szmatkę oraz jakiś gładki, twardszy przedmiot. Tutaj mogę zaproponować na przykład linijkę bądź też ekierkę. Ekierkę ze wskazaniem na ekierkę z takich rzeczy, które mamy w domu. Naklejka przychodzi w kartonowej tubie. Może ona być taka kwadratowa bądź też okrągła w zależności od wielkości naklejki. Otwieram oczywiście tubę, wsadzamy paluszki do środka do naklejki, przekręcamy tą naklejkę, zmniejszając jej objętość i bez problemu wyciągamy z tuby. Taką naklejkę zostawiamy na około 24 godziny w domu. Najlepiej sobie ją zostawić w takiej rozłożonej formie, ponieważ po prostu potem nam się będzie o wiele łatwiej pracowało z taką naklejką. Naklejka składa się z trzech części. Jest to papier transportowy, sama naklejka oraz papier podkładowy. Papier transportowy to jest taki półprzeźroczysty, natomiast papier podkładowy to jest taki twardszy nieco i z taką kratką z drugiej strony. Dobrze, to mamy omówione. I teraz tak. Minęło te 24 godziny, przystępujemy do pierwszej części, czyli do przygotowania naklejki, do naklejenia jej na ścianę. I tutaj zwracam uwagę na to, że to jest bardzo, bardzo ważna część. Jeśli ją dobrze wykonamy, to mamy 75% sukcesu, że naklejanie przebiegnie bez żadnych większych problemów. Jeśli mamy jakieś mniejsze części, możemy je już teraz wyciąć, bo je oczywiście sobie naklejemy według własnego uznania na ścianie. I właśnie ja robię to w tym momencie. Możemy też oczywiście porozcinać całą naklejkę, ale to bym radziła zrobić już po wyraklowaniu jej i przygotowaniu. Jeśli na przykład chcemy każdy element sobie rozmieścić według własnego pomysłu. Dobra, mamy wycięte motylki. I teraz tak, bierzemy właśnie tą twardą deseczkę w moim przypadku i mocno raklujemy naklejkę. Czyli dociskamy deseczkę i gładzimy tą naklejkę. Najpierw z jednej strony. I robimy to bardzo dokładnie, miejsce w miejsce. I teraz z drugiej strony. Będziemy sobie naklejkę w ten sposób. I również to bardzo dokładnie robimy, miejsce w miejsce. Im dokładniej to zrobimy, tym następna część nam pójdzie łatwiej i sprawniej. I teraz naklejkę zostawiamy tą częścią papieru, papier transportowy ma nam leżeć na blacie. I będziemy odciągać naklejkę najpierw do połowy z jednej strony, a potem do połowy z drugiej strony. Odciągać, czyli musi nam naklejka zostać nie na tym papierze podkładowym, tylko ma nam zostać na papierze transportowym. Jeśli tak jak tu zostaje nam na papierze podkładowym, dociskamy ją mocniej, żeby ona nam wskoczyła właśnie na ten papier transportowy. I musimy tak całą naklejkę zrobić. Ja specjalnie nie dociskam jej zbyt mocno przy raklowaniu, ażeby pokazać, w jaki sposób sobie poradzić, jeśli ta naklejka nam będzie zostawać właśnie na tym papierze podkładowym. I odciągając ten papier podkładowy, cały czas patrzymy się wzdłuż naklejki, czy ona nam gdzieś przypadkiem nie zostaje, ażebyśmy jej nie pociągnęli, a co za tym idzie, nie porwali. I robimy to naprawdę powolutku, cały czas zwracając uwagę, czy wszystkie literki, bądź też kwiatuszki, motylki nam się ładnie odklejają i zostają na tym papierze transportowym. I robimy to tak, jak powiedziałam, najpierw z jednej strony, a potem z drugiej strony. Tutaj już prawie dochodzimy do końca
Jest ok. I teraz ten papier podkładowy przyklejamy. Jest z tej strony przygotowana naklejka i robimy to samo z drugiej strony. Powolutku, powolutku, patrząc się cały czas wzdłuż naklejki, czy wszystko nam ładnie odchodzi. I doszliśmy do drugiej połowy naklejki. W ten sposób zakończyliśmy część pierwszą. Mamy już przygotowaną naklejkę i zanim pójdziemy do ściany, ażeby ją nakleić, przygotowujemy sobie, bo będziemy od tej strony naklejać najpierw. Przygotowujemy sobie tak, że odciągamy jakieś 10 cm tego papieru podkładowego, zaginamy sobie go i tak przygotowaną naklejkę mamy do zaaplikowania jej na ścianę. Jesteśmy już przy ścianie. Tutaj jak przygotowaliśmy naklejkę, to odkleiliśmy ją, prawda, w ten sposób, żeby nam się łatwiej naklejało. I przed samym procesem naklejania możemy sobie pomóc tą taśmą transportową, pourywać jej kawałeczki i ona na przykład nam może troszeczkę ustabilizować naklejkę, albo na przykład pomóc, jeśli mamy parę części wycięliśmy, parę dużych części wycięliśmy, no to możemy sobie poprzytwierdzać tym papierem transportowym te części do ściany, ażeby zaaranżować naklejkę, wiedzieć mniej więcej co, gdzie przykleić. I teraz tak, przykładamy naklejkę, czy jest najlepiej jak ktoś dalej stoi, żeby nam powiedział, że jest wszystko prosto i ok. Ja tutaj sobie na przykład pomogę i przykleję gdzieś tutaj, póki co. Odginam papier podkładowy i zaczynam naklejanie naklejki. Mocno przyklejam. Biorę teraz też jakąś szmatkę. Dociskam mocno. Tutaj już mi jest niepotrzebne wsparcie papieru transportowego. I teraz tak. Będziemy odciągać ten papier podkładowy w tą stronę. No i tutaj cały czas się patrząc, czy wszystkie części naklejki zostają nam na ścianie, a nie na papierze podkładowym. Robimy to również bardzo, bardzo, bardzo powoli. I teraz znowu zwracam uwagę, jeśli dobrze wykonaliśmy ten pierwszy etap raklowania i odciągnięcia tego papieru podkładowego, tak żeby cała naklejka nam została na tym papierze transportowym, ten etap bardzo ładnie nam pójdzie. Bezproblemowo. Oczywiście zawsze jakiś element może zostać, ale to będziemy się... Pokażę Państwu za chwileczkę, co wtedy zrobić. Odciągamy cały czas papier podkładowy, patrzymy się, czy cała naklejka zostaje nam na ścianie i powolutku, powolutku przyklejamy naklejkę. Tutaj, no, gdzie miałam wycięte, trzeba sobie pomóc jeszcze bardziej. Jest przyklejona cała naklejka. Dociskamy jeszcze naklejkę naszą szmatką. Wszystkie takie małe jakieś elementy, kropeczki, cienkie elementy, na nie należy zwrócić największą uwagę i je najbardziej docisnąć, no bo tam jest rzecz jasna mniej, że tak powiem, kleju, mniejsza powierzchnia klejąca, o może w ten sposób. I z nimi może być troszeczkę problemu, ale jeśli zwrócimy na nie uwagę, nie pociągniemy ich, no to wszystko będzie ok, naklejone. Dobra. I teraz tak. Znowu taki bardzo ważny moment w całej naklejce, to jest ściąganie papieru transportowego. Robimy to pod kątem 180 stopni.
nie w ten sposób, pod kątem 90 stopni, bo najprawdopodobniej naklejka nam zostanie z powrotem na papierze transportowym. Robimy to pod kątem 180 stopni, bardzo, bardzo, bardzo powoli, cały czas patrząc się, czy jakiś element się nam przypadkiem nie odkleja i zostaje na przykład na tym papierze transportowym. Tutaj możemy sobie co jakiś czas przygładzić jeszcze naklejkę i powolutku, powolutku ciągniemy, patrząc znowu wzdłuż całej naklejki, czy jakiś element nie zostaje. Znowu zwracam uwagę, że jest to czynność relaksująca, którą robimy powoli, ze skupieniem, z cierpliwością. Powolutku. Jest ok. Ten cały napis mamy naklejony. Teraz oczywiście bierzemy te mniejsze elementy, które sobie wcześniej powycinaliśmy. Możemy je najprościej odkleić, jeśli to jest taki mały elemencik, tą taśmę transportową i po prostu go przykleić samodzielnie. Myślę, że będzie szybciej, łatwiej i prościej. Jeśli to są większe elementy, no to tutaj też radzę przyklejać to jednak z tą taśmą transportową. Tutaj ptaszka sobie przykleimy. Siedzącego na literce. Jeszcze może z tyłu motylki. I mamy naklejkę w zasadzie gotową. Oczywiście możemy tego nakleić ile chcemy. I teraz tak, jeśli się okaże, że jakiś mały element właśnie, bądź też większy, nam się nie chce przykleić, coś się zadziało po drodze i nie chce się trzymać ściany tak jak powinien, bierzemy wtedy suszarkę, dmuchamy ciepłym powietrzem, ten klej nam się troszeczkę rozpuszcza, przyklejamy właśnie dokładnie, jak już ta naklejka nagrzana, przyklejamy, gładzimy jeszcze raz naklejkę do ściany. I już naklejka powinna nam bez problemu elegancko się przykleić do ściany. I tak samo robimy, jak chcemy ściągnąć naklejkę. Podgrzewamy, na przykład tutaj zaczynamy ściągać naklejkę, podgrzewamy miejsce rozpoczynania, bierzemy naklejkę, odciągamy ją i suszymy cały czas, grzejemy tym ciepłym powietrzem suszarki, ażeby nam to ciepłe powietrze rozpuszczało ten klej i wtedy ładnie naklejka nam odchodzi od ściany, nie targając się, nie odrywając jakichś tynków lub tego typu rzeczy, żeby nam się tutaj nie zadziały. Ja jeszcze tutaj zrobimy cięcie i jeszcze pokażę jedną rzecz, jakby nam się tak łatwo nie przyklejało, bo na przykład nie dołożymy, nie przyłożymy większej uwagi do tej pierwszej części naklejki. Także cięcie i się widzimy za chwileczkę. Co w przypadku, kiedy naklejamy naklejkę i nagle naklejka nam nie chce zostać na ścianie oraz tym papierze transportowym, tylko nam zostaje na papierze podkładowym. Odciągamy, odciągamy tak jak tutaj i naklejka zamiast nam zostać na tym papierze transportowym, potem się przykleci do ściany, zostaje na papierze podkładowym. Wtedy wracamy papierem podkładowym pod naklejkę, jakby tak podjeżdżamy. Jeżdżamy jakąś twardą rzecz, ja tutaj mam akurat uchwyt od nożyczek i raklujemy tą naklejkę na ścianie i delikatnie znowu zaczynamy odciągać i naklejka już nam ładnie przeskakuje na papier transportowy oraz na ścianę. Już nam cała reszta ładnie pójdzie w ten sposób. Więc jak nam po prostu naklejka usilnie zostaje na tym papierze podkładowym, cofamy papierem podkładowym tak, ażeby cała naklejka znalazła się na tym papierze podkładowym. Raklujemy czymś twardym i dalej powolutku, powolutku naklejamy naklejkę. Mam nadzieję, że oglądali Państwo filmik do końca, że wytrwali Państwo i życzę dużo spokoju i powodzenia w naklejaniu naklejki. Do widzenia!